Dzień dobry Państwu. Witamy widzów kanału Spożywcza TV, portalu hurtidetal.pl oraz agronomist.pl i zapraszamy na program Gabinet Spożywczy. Prowadzić go będą Michał Siwek, dyrektor Dobra. Departamentu International Food and Agri Hub BNP Paribas i Wojciech Szorąg. A naszym Państwa gościem jest Pan Maciej Włodarczyk, prezes zarządu Iglotex SA. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry Panom, dzień dobry Państwu. I tak się umówili, że, umówiliśmy, że Michał zacznie. Panie prezesie, dokładnie. Jest pan związany z rynkiem spożywczym, z grupą Miglotek od szeregu lat. Jest pan też autorem, jednego, jednym z kluczowych autorów sukcesu spółki, która przeszła skomplikowany, wieloetapowy proces integracji. Z lokalnego gracza staliście się graczem krajowym, Macie też zasięgi więcej niż krajowe. Proszę powiedzieć z perspektywy Pana doświadczenia w tej branży, w szczególności tutaj z naciskiem na branżę mrożonek. Jak zmieniała się percepcja żywności mrożonej w, przez te lata, z których, z których ma Pan doświadczenia? Oj, no tak, to, to, to jest fajne, fajne pytanie, bo, bo sporo się działo na przestrzeni powiedzmy ostatnich 20 lat. Postrzeganie kategorii mrożonej, produktów mrożonych, przeszło bardzo dużą drogę. Jeszcze w latach 90. ono było kojarzone z produktami, które nie były wystarczająco dobre, żeby je sprzedawać jako świeże, i przez to zostały zapakowane, zamrożone, schowane, odłożone. Troszeczkę też potęgowało i pokutowało nasze doświadczenie takie wyniesione z domu z lat 80. 90., kiedy po różnych spotkaniach, różnych okazjach, w trakcie których odbywały się konsumpcje, jeżeli coś po tych spotkaniach zostawało, to najczęściej właśnie lądowało w woreczkach, w pudełeczkach i do zamrażarki. Przez co budowało to takie poczucie troszeczkę gorszej jakości, troszeczkę jakiegoś produktu odtworzonego. Ja bym powiedział, że, że wtedy jeszcze nie myślano o trendach zero waste, i, i, i jeżeli oszczędzano tą żywność, to trochę z innych powodów. Ale to właśnie było w latach 80., -tych, 90. -tych. Dzisiaj konsument y, wierzy, wie i rozumie, że proces mrożenia, technologia związana z, z mrożeniem, z produkcją y, wyrobów mrożonych, y, gwarantuje, zabezpiecza i daje coś, czego wbrew pozorom nie możemy otrzymać y, od produktów świeżych, które często kupujemy poza. Sezonem, kiedy te warzywa, owoce y, występują. Y, mam na myśli importowanie ich z dalekich, z dalekich krajów y, i odpowiednie przygotowanie, niekoniecznie najzdrowsze, po to, żeby u nas ładnie były dojrzałe, ładnie wyglądały i, 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 świeży, y, i świeciły. Y, podczas kiedy właśnie te wyprodukowane w okresach zbiorów naturalnych, prosto z pola, y, w ciągu doby, w ciągu doby jest automatycznie szybciutko mocno zamrażane, co gwarantuje utrzymanie najwyższej jakości, tak naprawdę, wartości odżywczych. No i potem możemy się nimi cieszyć w pozostałych częściach roku, nie tylko świeżynkami, nowa, nowi, nowalikami. To jak jesteśmy przy tym, co było, to jeszcze o tym, co będzie. Też wiemy, że rynek żywności mrożonej bardzo silnie rośnie w ostatnim okresie. No, i teraz pytanie, panie prezesie: Jakie trendy pan obserwuje, jak będzie ten rynek wyglądał w przyszłości? W zasadzie wszystkie kategorie produktów mrożonych na przestrzeni kilku, kilkunastu lat notują stabilny, jednocyfrowy, czasem dwucyfrowy, ale stabilny, wolumenowy wzrost. I to dotyczy, można powiedzieć, całego rynku, wszystkich kategorii. Jedno troszeczkę szybciej, drugie troszeczkę wolniej, ale co do zasady, spożycie produktów mrożonych na osobę w naszym kraju rośnie. Ono jest ciągle istotnie niższe i to o rząd wielkości, krotności wręcz, w stosunku do, do krajów Europy okay. Zachodniej. E, nie wiem, przykłady takie najbardziej skrajne rynek e, rynek wrożonej rynek pizzy w Niemczech spożycie jest trzy razy większe niż w Polsce. Rynek mrożonych frytek e, w Wielkiej Brytanii e, jest sześciokrotnie większe niż, niż w Polsce. W zasadzie wszystkie kategorie produktów mrożonych są spożywane dużo częściej um, za naszą zachodnią granicą niż u nas w kraju. U nas ten proces odbywa się, myślę, że na przestrzeni lat um, kilkunastu, kilkudziesięciu zakładam, że on będzie odbywał się szybciej. Niestety ta dynamika nie jest jakaś, jakaś, jakaś bardzo wysoka, ale jest, jest stabilna. Um, można się z niej cieszyć. A kategorie produktowe, tutaj podzieli się pan? Co, jak pan prognozuje w kontekście też tu swoich planów biznesowych, które kategorie e, będą rosły? Ten krótszy okres, czyli ostatnie 2-3 no. lata, y... no bo wspomniał i, i frytki, tak, i na, na dania gotowe, właśnie tego, i tego, tego średniego, długiego terminu, yy, no można było zauważyć kilka, kilka zmian. Raczej nie, w, nie należy ich czytać w, w kategorii zmian trendów. Ale, ale jakichś tam krótkoterminowych ciekawostek, bo, bo w momencie, kiedy dwa lata temu rozpoczęła się pandemia, COVID, lockdown, największe wzrosty notowała kategoria owoców i warzyw. Przez kolejne dwa lata to ta właśnie kategoria zmagała się z największymi problemami, wyzwaniami i wręcz spadała wolumenowo. Dopiero ostatni kwartał, trzeci kwartał tego roku, pokazał odbicie. Dla, 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 dla właśnie kategorii warzyw, warzyw i owoców, która jest największą kategorią w, w części produktów mnożonych. E, inne kategorie w zasadzie stabilnie sobie rosną. E, co ciekawe, e, frytki. E, prawdopodobnie ma to związek z, z tym, co, co dzieje się w, w sektorze chorekowym e, i. i, i, i. I w trakcie COVID-u zamknięcie, zamknięcie tego, tej, tej, tej branży powodowało to, że jednak przyzwyczajenie do, do frytek zaczęliśmy ich szukać, po to, żeby przygotować sobie w domu. I ta kategoria znowuż była tą jedną z najbardziej rosnących. Ostatnie czasy to, to, to niestety wojna w Ukrainie i, i istotne zwiększenie gości w naszym, w naszym ludności i poprzez. Przyjęcie gości do naszego kraju e, i kategorie, które do tej pory notowały wolny wzrost, e, przyspieszyły. Mam na myśli kategorie kulinarne, e, gdyż, gdyż, gdyż zauważamy, że już od drugiego kwartału, szczególnie w trzecim, te kategorie, które, e, które, które są charakterystyczne dla tamtych kuchni, można powiedzieć, przeżywają e, rozkwit ponowny. Panie prezesie, a tak przechodząc teraz tutaj z makro na mikron, jak pan ocena: e, Udziały IgloTexu w poszczególnych kategoriach produktowych w Polsce? Nasza marka, proste historie, weszła na rynek 7 lat temu. W zasadzie w każdym z tych lat budowała udziały, i do dzisiaj buduje. I w każdej z kategorii, w których jesteśmy obecni z tą marką, zajmujemy pozycję lidera lub wicelidera. Kategoria, segment żywności mrożonej i poszczególne kategorie charakteryzują się tym, że w niektórych. Bardzo duży udział stanowią marki własne, sieci. My również jesteśmy producentem marek własnych. Jesteśmy największym producentem marek własnych dla sieci żywności mrożonej, no i również bierzemy udział, korzystamy z tego, że te rynki, te brandy z perspektywy właścicieli sieci handlowych rosną. Niezależnie koncentrujemy się na naszej marce, stąd duża aktywność, sporo nowości i dużo pracy, i dużo serca wkładamy w rozwój prostych historii. Mówi się, że <laughs> dobra improwizacja to jest ta dobrze przygotowana, a dobra intuicja w biznesie to ta oparta na dobrych danych. E, państwo mają, a propos prostych historii, nowy produkt, czyli wegańskie proste historie. Pierogi, spaghetti, pizza, pyzy i tak dalej. To jest cały trend, to jest odpowiedź na trend. On jest oparty choćby na takich danych, że w zeszłym roku liczba zamówień wegetariańskiego, wegańskiego jedzenia w Polsce wzrosła prawie o połowę. Statystyki pokazują, że w 24 krajach wybranych do badania najwięcej bezmięsnych burgerów sprzedaje się właśnie w Polsce. Są różne dane dotyczące tego, ile jest wart ten rynek ponad 600 milionów złotych około 450 milionów złotych. Pytanie brzmi tak. Biznes ma do przeanalizowania wiele liczb. Skąd Państwo wiedzą, które liczby e, będą miały największe znaczenie, jeśli chodzi o m, odpowiadanie na trendy w najbliższych latach? Prawda? Gdzie jest ta różnica między informacją a intuicją? Gdzie jest ta granica? Tę granicę trudno zdefiniować i ją jednoznacznie postawić. My pracując nad nowymi produktami, to po pierwsze analizujemy to, co jest dostępne. Czyli średnio długoterminowe trendy, czasem też mody. Będąc producentem produktów brandowych i pod marką prywatną sieci, rozmawiamy bardzo dużo z sieciami największymi, w zasadzie wszystkimi sieciami w kraju. One również mają sporo wiedzy, sporo danych, sporo zachowań konsumentów, są w stanie śledzić, monitorować i analizować. I bardzo często wspólnie, wspólnie pracujemy nad przygotowaniem nowych produktów. Akurat linia związana z produktami Proste Historie, tej linii wegan, jest to efekt, może być dwuletniej pracy i odpowiedzi na to, co od kilku lat widać. Ja te cyfry, które pan redaktor przytoczył, chciałbym jeszcze wzbogacić o, o kilka innych takich również ciekawych. Kiedy spojrzymy na polskiego konsumenta, to deklaracji co do bycia weganinem, no, osiągamy kilkuprocentowy udział tego typu konsumentów. Kiedy rozbudujemy to o wegetarianizm i weganizm, e, będziemy już blisko 10% naszych konsumentów, to jest ciągle jeszcze mało, żeby produkować dedykowane linie. Ale to, co widać już od kilku lat i to, w czym chcemy wziąć udział i bierzemy udział, to to, że z tych 10% do aż 35% rośnie udział klientów, którzy są nazywani tak zwanymi, tak zwanymi fleksitarianami. E, czyli świadomie e, rezygnują z, częściej z posiłków mięsnych i, i, i kierują się w stronę warzywnych, czy wręcz wegańskich. E, no już dla takiego segmentu, dla takiego kawałka tortu e, rynku i dla 35% konsumentów e, warto przygotowywać takie koncepty. E, w naszym przypadku można powiedzieć, że e, wystartowanie tych produktów przekroczyło nasze oczekiwania, no i, 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 i chwileczkę po, po ich wprowadzeniu musieliśmy przepraszać naszych odbiorców w związku z tym, że mieliśmy chwilowe braki w dostępności tych produktów, po prostu skala zapotrzebowania i zamówienia i odbiór tego produktu przekroczył nasze oczekiwania. W dzisiejszych czasach lead time związane z dostarczaniem opakowań są dłuższe niż jeszcze kilka lat temu, stąd Stąd takie, takie, taki mały falstart, no, ale, ale uczymy się, wyciągamy wnioski. No, nie, nie spodziewaliśmy się tak dobrego przyjęcia tych produktów. Co mnie oczywiście bardzo cieszy, bo sam również bardzo chętnie rezygnuję z posiłków mięsnych na, na korzyść tych wegańskich, wegetariańskich. Po prostu czuję się lepiej, lżej, przyjemniej. A jeszcze o intuicji i danych. Zdarzyło się panu kiedyś, że z danych wynikało jedno, że należy iść w tę stronę, ale intuicja panu podpowiadała co innego. I jak pan wtedy wybrał i z jakim skutkiem? Zdarzało się i zdarza. No dane to jest coś, co, co należy czytać i rozumieć w jakimś kontekście. Często te, które widzimy na pierwszy rzut oka, one no, nie zawsze albo były zbierane, albo przy takich założeniach, o których sobie myślimy. W, przy, przy jakimś, jakimś wyzwaniu, jakiejś danej sytuacji. Kontekst zbierania tych danych mógł być troszeczkę inny, pytania mogły być zadawane inaczej, kryteria wyboru tych danych, poboru tych danych również mogły być inne. No i, i często zdarzamy, zderzamy się z sytuacją, kiedy absolutnie te dane przeczą intuicji, zdrowemu rozsądkowi, no to wtedy najprościej trzeba troszeczkę czasu poświęcić, wejść w te dane trochę głębiej, zaufać tej intuicji, zaufać tak naprawdę doświadczeniu um, temu zdrowemu rozsądkowi i, i trochę je szczelędżować, trochę sprawdzić. Wtedy najczęściej okazywało się, że jednak właśnie coś z nimi nie tyle było nie tak, co były właśnie przygotowane pod inne ćwiczenie, pod in, w innym kontekście. Um, I tutaj przykład yy, nie wiem, wdrożenia produktów pod marką. Premium ja? znaczy w segmencie tej linii, linii naszej, naszej, naszych yy, pierogów yy, premium, co w aktualnych czasach wydaje się dosyć dziwnym posunięciem. No, ja właśnie o to chciałem zapytać w tym kontekście, no bo yy, w ogóle wprowadzanie nowych produktów w sytuacji kłopotów gospodarczych wokół, czyli kłopotów klientów z pieniędzmi, to, jest, to nie jest ortodoksyjne zachowanie w biznesie. A już wprowadzenie oferty premium to już jest bardzo nieortodoksyjne, i właśnie zastanawiam się, na ile jest w tym intuicji, ile jest, ile jest informacji. Polacy, mimo sytuacji rynkowej, podczas zakupów na pierwszym miejscu stawiają jakość. Wynika z badań Godła Promocyjnego Teraz Polska Fundacji. W drugiej kolejności patrzą na cenę produktów i usług, ale różnica nie jest duża, bo w pierwszym przypadku to jest 80%, w drugim mniej więcej 75%. Czyli trochę jest half half prawda? No to skąd pomysł, żeby akurat premium, akurat w tym momencie przy takich danych? Intuicja? I intuicja, i ambicja, i dane. Gdyż my jako lider w kategorii. Pierogów bez y, mrożonych, y, mamy na sobie trochę zobowiązań względem rynku. My jako lider, musimy tą kategorię drive'ować, musimy ją troszeczkę odkurzać. Y, produkty mrożone w kategorii, właśnie pierogów, y, one przez ostatnie lata, można być, były podgryzane przez kategorię chłodzoną, w której notabene też jesteśmy obecni, ale teraz koncentrujemy się na tej mrożonej. I y, y, żeby ją odświeżyć, dać jej dodatkowego impulsu, E, już kilka lat, no dwa lata temu rozpoczęliśmy pracę nad tą linią. E, produkty były przygotowane na, w zasadzie kończyliśmy pracę nad nimi na początku tego roku i w momencie, kiedy wybuchła wojna, mm. mieliśmy taki moment i zastanawialiśmy się, czy to sensowne, czy to dobre, e, czy to jest czas na to, żeby te produkty wdrażać. Ja przytoczę. Taki, taki przykład, no bo, bo znamy wszyscy e, produkt, jakim są parówki, jeszcze kilkanaście lat temu. Raczej synonim produktu o bardzo niskiej jakości z, z mięsem, mającym niewiele wspólnego sensu stricte, bo formalnie różne rzeczy, tam części można nazywać mięsem, ale one tak nie do końca tym mięsem są. Mięso podobne. Mięso podobne, mechanicznie oddzielone i tak dalej, i tak um, no, dalej. A dzisiaj trudno znaleźć jakąś. Porówkę, która ma mniej niż 90% mięsa albo szynki właśnie w, w, w składzie. To jest jedno. Drugie to jest to, o czym wspomniałem, czyli danie impulsu dla tej kategorii, dotarcie do tych konsumentów, którzy zastosunkowo niedużą różnicę w cenie, bo można, może się wydawać, że produkt premium musi być dużo droższy od takiego bazowego. W naszym przypadku on jest tylko o 20-25% droższy, czyli za stosunkowo niedużo to jest jakieś 2 zł per opakowanie. Więcej można. E, skorzystać z absolutnie najlepszego składu, wyjątkowych e, składników, e, super jakości, bo w każdym z tych trzech nowych produktów, czyli pierogów z kaczką, z szynką, i z wołowiną. Mówimy o stuprocentowym mięsie, czy to skaczki, czy to z szynki, czy, czy właśnie wołowym. No i, i dzięki temu, nawet w tych trudnych czasach, znowuż te produkty, nieskromnie powiem, bardzo pozytywnie na różnych targach sieci handlowych zostały odebrane. Są krótko na rynku, ale, ale mocno je obserwuję i głęboko w nie wierzę, bo jest spora część konsumentów, którzy za na, na naprawdę stosunkowo niedużą Kwotę są w stanie yy, i chcą sięgać po coś absolutnie najlepszego.